taki prosty szkic, który przedstawia właśnie te linie, które gdzieś tam dążą do punktu zbiegu, ściana lasu, która jest bardzo taka charakterystyczna też. Oczywiście stopień zaciemnienia, tutaj trzeci plan. No i oczywiście to, co znajduje się tutaj też na pierwszym planie, charakter tych traw, no i ścieżka, która gdzieś tam będzie prowadziła. Czasami jak działamy właśnie w plenerze, musimy uwzględnić właśnie te linie perspektywy. Ja tutaj wzmocnię to, żebyście zobaczyli ten słup wysokiego napięcia. Oczywiście to, co jest dalej, powinienem naszkicować ołówkiem przy użyciu słabszych linii. Oczywiście to, co jest bardzo kontrastowe, no to muszę tutaj zaznaczyć, żeby te miejsca były mocniejsze. No i tak powinien wyglądać prawidłowy szkic. Nie powinno być pustych miejsc, prawda? Powinienem jakoś odwzorować charakter trawy, charakter właśnie tej przestrzeni budowanej przy użyciu różnego typu kresek. Dziękuję Wam za uwagę.